Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Jestem po krótkiej przerwie znowu z wami. Dzisiaj robimy króciutką dogrywkę. Jesteśmy już dwa dni przed enklawą. Dzisiaj mamy czwartek 28 lipca 2022 roku i nagrywam wam filmik jako, powiedziałbym, ostatni owrów dla tych, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do nas. Mamy już sporo ludzi pozapisywanych, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Dla tych, którzy chcieliby się jeszcze zapisać, chętnie jeszcze przyjmiemy parę osób, bo żeśmy posprawdzali to wszystko, jak to tam wygląda z tymi, z miejscami siedzącymi i tak dalej. Myślę, że będziemy mieli fajną pogodę, więc będziemy mogli i na zewnątrz coś zrobić. Także jest możliwość wewnątrz i na zewnątrz i będzie super. Ja już czuję, energia już przychodzi do nas, także będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie fajnie. Ja wam tutaj prelegentów przytoczę teraz, żebyście wiedzieli, kto będzie, bo już mamy ostateczną listę. Chyba, że jeszcze jakieś malutkie, drobne zmiany będą, ale raczej powinna być taka, jak teraz wam przeczytam. Więc jako prelegenci będzie Małgosia Ambroszkiewicz. Czymże ona się zajmuje? Ona zajmuje się dwupunktem, uzdrawianiem kwantowym. Czytam wam z kartki, tu sobie ją przypiąłem na ten stojaczek, żeby móc to odczytywać. Maluje mandale, pisze książki i robi enzymy octowe. To wszystko, czym ona się zajmuje, to wam zaprezentuję na tym spotkaniu. Ja ją poprosiłem, żeby to wszystko zebrała ze sobą, żebyśmy mogli po prostu zapoznać się z tym wszystkim. Będzie miała te swoje książki, napisała trzy książki, między innymi taką jedną pozycję, Jesteś miłością utkaną wiatrem, i inne jest akurat teraz na stadium pisania czwartej książki, gdzieś tam w połowie ma, i jak się ukaże, to pewnie będę mógł znowu ją wam opublikować, pokazać, jak wygląda. No i Małgosia jest bardzo fajna, zarąbista babka, z którą rezonuje. Oprócz tego jest moją sąsiadką, bo mieszka tutaj w Berkheimie, więc bardzo fajnie, że ona również będzie na tym spotkaniu. Hildegard Baumgartl i Michaela Rena to są znajome, które no, znam całkiem niedawno i one są Master Coaches u Roberto Antela Martinez. Tam robiły swoje Master Coach. To było szkolenie, które było dosyć obszerne i pamiętacie, Roberto był nieuleczalnie chorym człowiekiem, który był praktycznie skazany na śmierć przez akademicką medycynę i postanowił sam dla siebie, że nie umrze. Po prostu powiedział, nie mam ochoty jako 21-letni człowiek umierać, i zaczął zwiedzać wszystkie rdzenne ludy tej planety i z wszystkich tych nauk, z których korzystał, zebrał tą całą wiedzę i stworzył technikę SHT, Selbstheilungstechnik, czyli technika samouzdrawiania. I te dwie panie będą u nas mówiły o tej technice, jak to wszystko wygląda. To będzie w języku niemieckim, więc te dwie panie tu w rodzimym języku przytoczą właśnie całą tą wiedzę. Będziemy starać się te wszystkie audycje nagrywać, żeby to nie umknęło, abyście mogli później z tych właśnie rzeczy skorzystać. Michaela powiedziała mi, że ona te techniki od Roberto troszkę zmodyfikowała i stworzyła takie techniki tak zwanej Sofort-Hilfe, czyli
pomocy natychmiastowej w nagłych wypadkach, gdzie praktycznie wszystko zawodzi. W dzisiejszym energetycznym rozgardiaszu wy wiecie, jak to jest. Przyjeżdża ktoś do was albo zgłasza się do was i potrzebuje pomocy, bo jest w rozsypce. On nie ma czasu, żeby się umówić na termin za 4 miesiące, tylko on potrzebuje tu dzisiaj. Dla niego to jest niejednokrotnie sprawa życia i śmierci, bo jest tak rozwalony, że być może tydzień czasu i do piachu. Takie rzeczy zdarzają się dzisiaj nagminnie. Więc Michaela powiedziała, trzeba to wszystko zająć się tym w ten sposób, żeby ludziom dać możliwość niesienia im pomocy, wsparcia natychmiastowego. I o tym będą mówić. Oczywiście Hildegard jest też bardzo fajną, świetlistą kobietą, która wystąpiła już na innych forach, między innymi Welt im Wandel, o ile pamiętam, tam wystąpiła. Patrzyłem na te jej nagranie. Z jedną panią tam jeszcze wystąpiła, także ona nie jest nikim nieznanym i też wystąpiła jeszcze na Delfin TV. Też jest taki jeden portal, który prowadzi Andreas Klein i też tam wystąpiła. No i teraz na weekend, na Wochenende będą u nas i będą miały u nas wykłady. Bardzo się cieszę na te dwie panie. No, Vorfreude ist eine gute Sache. Następnym kimś, kto do nas przyjedzie, będzie Kasia Burdzy. Kasia mieszka w Hadze, w Holandii i zajmuje się muzyką, zajmuje się misami tybetańskimi, muzyką na misach. Oprócz tego gra na gongach i na kryształowych harfach. No, powiem wam, to jest mocna sprawa. Jak mi tak parę razy zagrała, to powiem wam, aż mi się kudły zjeżyły. No, mam ich tutaj jeszcze parę, jeszcze wszystkie nie powylatywały. I jak zagrała, ale to na koło łokci, to mówię wam, stały jak gwoździe. I ona mówi, jak ktoś ma obolałe miejsca, to się taką misę na przykład stawia na to miejsce, gdzie boli. Człowiek się relaksuje. Patrzę do góry. No, niebo zaczyna, jest mniej więcej fajne, ale widzę, że gdzieś tam jedna smuga jest. Także mamy z tymi smugami od czasu do czasu. Obecnie jest dosyć fajnie, ciepło. Zobaczymy, jak na weekend nam się utrzyma ta pogoda. Nie zapowiadali żadnych wielkich deszczów, ani nic, nic mi bynajmniej na razie nie wiadomo, jakby co jesteśmy w środku, ale fajnie by też było coś zrobić na zewnątrz. Zobaczymy, wszystko nam czas pokaże. I właśnie Kasia mówi, w takie obolałe miejsca można tu misę położyć i wtedy zagrać na odpowiednich dźwiękach. Jestem jak najbardziej zainteresowany przyjazdem Kasi. Oczywiście powiedziała, że przyjedzie. Przyjedzie chyba ze swoim partnerem i przywiezie również orgonity. Tam już było zapytanie, bo niektórzy z was znają Kasię. Ona już kiedyś wystąpiła u Joasi Pilatowicz. Tam wystąpiła na pewno w jednym programie i jeszcze wystąpiła. Gdzieś tam jeszcze też występowała i właśnie mówiła o tych wszystkich różnych rzeczach. Jak wszystko się to odbędzie, to będziemy z tymi państwa też nagrywać osobne audycje i będziemy przyswajać tą całą wiedzę. Póki co zapraszam na te wszystkie ciekawe rzeczy. Między tymi prelekcjami, które będziemy wam dawać, będziemy mieli tak zwane musikalische Untermalung, czyli taki chill out, że zrobimy sobie tam jeden czy dwa wykłady i później rozluźnienie, herbatka albo kawka,
może jakiś owoc, bądź jakąś coś tam do przechrupnięcia i wtedy można usiąść i na spokojnie wysłuchać takiej muzyki. Po takim daniu muzycznym to człowiek od razu znowu dostaje kolejnego energetycznego kopa i można słuchać dalej tych wszystkich wykładów. I słuchajcie, teraz mam do Was jazdę bez trzymanki. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj rozmawiałem z kim? Z Eweliną Frihauf. I Ewelinka do nas przyjeżdża na naszą enklawę światła. Ona normalnie mieszka w Chicago. Ona jest teraz u siebie w domu w Brzegu pod Opolem i ona do nas przyjeżdża do Niemiec. Dzisiaj z nią rozmawiałem. Była akurat szukać samochodu i mówi, dobra, możesz powiedzieć, że przyjedziemy, ogarniemy to. Czym zajmuje się Ewelina? No wy wiecie, olejki eteryczne to jest jej pasja. Oprócz tego esencjami zajmuje się kryształami, jeździ z tatą po różnych górach, zbiera jakieś tam minerały, jakieś tam kryształy, jakieś tam skamieniałe rzeczy, które wyglądają właśnie jak takie struktury krystaliczne. Z daleka widać, że to już coś lepszego. Sprawdzają właśnie, jakie to ma, jaką to ma energetyczną wartość i o tym wszystkim ona też będzie opowiadać. Oprócz tego ona sama daje warsztaty i wszystko Wam powie tak, jak to się ma. Ja pamiętam swego czasu Ewelinkę bardzo często oglądałem, bo chciałem zgłębić wiedzę na temat olejków i innych rzeczy. Ona wtedy mnie urzekła swoją wiedzą. No piękne to wszystko było. Ja sobie to zapisywałem tak skrzętnie. Do dzisiaj mam te zapiski i korzystam po prostu z nich. Cudownie jest. Ja tutaj przygotowałem Wam, widzicie, mam tutaj z mojego ogródka żonkile, tu jest nawłoć, goldruty, tu jest nasz wrotycz kochany, tu jeszcze mam dziurawca, widzicie, także ja tutaj jestem też fajnie obłożony tymi wszystkimi ziołami i lubię, jak są kwiaty w domu. U mnie może być bajzel. Ja jestem taki bałaganiarz, ale jeżeli kwiatów nie ma, to jakoś mi jest tak smutno. Kwiaty powinny być. Im więcej jest, tym lepiej. Słuchajcie, razem z Eweliną przyjedzie jej tato Edmund Frihauf i Eddie zajmuje się. Miałem okazję go poznać, jak Ewelinka była u nas i nagraliśmy wspólne nagranie. Eddie zajmuje się uprawami ekologicznymi. Ma ogród, ma drzewa i ma różnego rodzaju swoje uprawy. I te uprawy nawozi tak zwanymi bionawozami. I to są preparaty pochodzenia naturalnego, absolutnie na strukturach biologicznych. I jest stosowanie ich powoduje mega porost roślin. To jest po prostu kosmos. On w takie coś mnie zaopatrzył i powiedziałem mu, jeżeli ktoś będzie chciał z takiego czegoś skorzystać, a naprawdę warto, to on przywiezie kilka baniek tego, tych preparatów i będzie można u niego coś takiego nabyć. Ja uważam, że teraz w erze, gdzie ludzie mają parcie na te wszystkie ekoprodukty i te wszystkie sposoby uprawy roślin metodami naturalnymi, jest jak najbardziej wskazane, żeby o czymś takim mówić, jak najwięcej. Kochani, jestem tak podjarany tym wszystkim, że po prostu aż mnie teraz ciary idą po głowie, jak ja się cieszę, że przyjeżdżacie. Nie wiadomo, kiedy będziemy po raz kolejny coś takiego w Niemczech robić. To było dosyć dużo zachodu. Myśmy się przymierzali do tego prawie że 2 lata, bo miałem już takie zapytanie, zrób coś koniecznie. Odwlekałem to z różnych powodów, przede wszystkim, że
Uważałem, że ktoś inny to robi, to może to zrobić dużo lepiej. Co ja będę tam się wciebał do tego wszystkiego? Wszystko już zostało powiedziane. Gdzie tam? Ludzie nie odpuszczają, chcą się spotykać, chcą być razem, chcą sobie patrzeć w oczy, łapać się za ręce. Ja uważam, że macie, kochani, rację. Macie prawo do tego, aby się spotykać. Jeżeli akurat trafiło na mnie, umożliwiam wam to, żebyście się spotykali. Ludzie zjeżdżają się z całych Niemiec, zjeżdżają się z, tutaj z okolicznych, sąsiednich państw. Każdy ma prawo przyjechać, każdego zapraszamy, ale nie wiadomo kiedy odbędzie się to po raz kolejny. Także jakby ta sytuacja, która teraz ma miejsce tutaj w Niemczech, to spotkanie jest, ono być może pozostanie jednorazowe tutaj w Niemczech. Dlatego tak zachęcam was do skorzystania z tego wszystkiego, bo nie wiadomo kiedy, czy będziemy jeszcze mieli możliwość, żeby coś takiego zrobić. Na sam koniec może powiem wam, co ja zaprezentuję. Ja też będę występował tam, gdzie będzie wolna chwila, to ja wskoczę i powiem coś od siebie. Chociaż ja już mówiłem o dużo różnych rzeczach, ale będziemy też mówić o budowie świata, o historii kosmosu i Ziemi, o strukturach wszechświatów, bo nie tylko jeden wszechświat jest. Kto zamieszkuje Ziemię, to już wiemy, że nie jesteśmy tutaj sami jako ludzie, tylko mamy tutaj uzurpatorów w ludzkich ciałach. Niejednokrotnie mówiło się potocznie, co to ma znaczyć? To nie jest chyba człowiek. Człowiek nigdy by czegoś takiego nie robił. A ktoś wygląda na człowieka, a robi różne rzeczy, tak? Albo kogoś się nie czuje. Nie czuje tego, nie czuje go. Odrzuca mnie od kogoś, albo przyciąga mnie strasznie do kogoś, bardzo mocno ciągnie mnie do niego, do niej i tak dalej. Dlaczego? Jak jesteśmy z tej samej rasy, przyciągamy się, a jak jesteśmy od przeciwnej, no to nie wiadomo. Chociaż nie musi tak być. My możemy się i różnymi rasami przyciągać, jeżeli człowiek albo ktoś, kto zamieszkuje jako mieszkaniec tą ziemię, chce w boskim porządku iść do nieba, że tak powiem, językiem takim dostępnym nam, to oczywiście taka możliwość dla każdego istnieje. I wtedy, jeżeli go czujemy, że chce być po prostu kimś dobrym, no to z nami mu jest po drodze, a nam z nim. O czym będziemy jeszcze mówić? O czasach ostatecznych, bo to jest właśnie ważne, żeby wiedzieć, że jesteśmy w nich. Koniec czasów, jakie znamy, niedługo będziemy mieli zupełnie inny czas. Ten czas odchodzi, który z nami. I on już nigdy nie wróci. Niedługo będzie nowy. Czy załapiemy się na pozytywną linię czasową, zależy od nas. Tylko i wyłącznie od nas. I żeby się na tą linię czasową załapać, trzeba wiedzieć, co należy teraz zrobić, kolejny z punktów, tak? I gdzie podążamy. Ponieważ my mamy pewne zadanie tutaj do wykonania. Nie mówię o misji, bo jeżeli ktoś czuje, że ma jakąś misję, to zawsze to tak jest średnio na jeża. Też te wszystkie misje, o których ludzie mówią, trzeba brać to z przymrużeniem oka, bo to są też programy negatywnych istot. Wtłoczyć kogoś w pewien konstrukt myślowy, a później go zwodzić za nos i wyciągać energię. I o tych wszystkich rzeczach też sobie porozmawiamy. Po co tu jesteśmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego jest wymieszanie energii, dlaczego jak się spotykamy, to odczuwamy wszystko naraz. Jest tak niesamowity napór tego wszystkiego, informacji, różnych energii, odczuć, przeczuć tego wszystkiego, co wokół nas jest. Ta cała księga Akaszy, księga Wszechświata, księga Ziemi i tym podobne miejsca, w których zapisuje się wszystko i nie umknie nawet przecinek czy kropka. O tym też wszystkim będziemy mówić. Będziemy różne afirmacje wypowiadać, różnego rodzaju piękne rzeczy. Kochani, zapraszam was na to wszystko. Mówię już teraz, zostało ostatnie dwa dni. Kto się jeszcze załapie na sam koniuszek, będziemy umożliwiać jeszcze zapisanie. Ja pamiętam, że w ostatnim dniu
na ostatniej enklawie zapisało się takie mnóstwo ludzi, że myśmy się zgięli w pół. Ja zachęcam Was do skorzystania z tego. Łukasz, nasz przyjaciel, który z nami to organizuje, już szykuje się do wyjazdu, już ma cały sprzęt zapakowany, łącznie z nagłośnieniem, z kablami, głośniki i tym podobne rzeczy. Także szykuje się do drogi. Kasia już ze mną jest, już tu od paru dni. Spisujemy to wszystko, na e-maile odpisujemy i te wszystkie rzeczy, jak dostaniemy klucze, to już będziemy tam rozstawiać te lampy solne i te wszystkie rzeczy. Kochani, zapraszamy Was, zanim przyjedziecie, będziemy już oczyszczać te wszystkie miejsca, bo za każdym razem, jak się takie imprezy robi, powinny być miejsca oczyszczone, żeby być otwartym i wolnym na to wszystko. Będziemy białą szałwię szamańską, kanadyjską, z takiej wyspy, gdzie biali nie mają dostępu. Dostałem to od przyjaciółki Bonity, która dostała to od Douglasa, od szamana indiańskiego, i dali to mnie, za co jestem niezmiernie wdzięczny i ściskam ich za to. No cóż, podam Wam mailowy adres, na który możecie jeszcze te zapytania słać, ale mówię Wam ogniem już teraz, bo to wszystko, stragan już był, powinien być zamknięty, ale powiedziałem sobie, dobra, mamy możliwość, która nie wiadomo, czy się w takiej formie i w tym czasie pojawi, więc jeszcze raz robię auwrów, podaję Wam adres mailowy bioregeneza@gmail.com bioregeneza razem pisane @gmail.com przez C pisane. I można dzwonić na numery telefonu, podaję numer polski 0048 576 280 641 0048 576 280 641 numer niemiecki 0049 176 429 745 70 powtarzam 0049 176 429 745 70. Kochani, przeszliśmy wszystkie punkciki. Ściskam Was. Zapraszam do licznego przybycia. Będziemy sobie przekazywać wiedzę. Oprócz tego, oprócz tych wszystkich prelegentów, których wymieniłem, będzie jeszcze kilku Państwa, którzy będą mówić o różnych wynalazkach. Będzie jeden Pan, który chce powiedzieć coś na temat normobarii. Będzie jeden Pan, który będzie chciał mówić na temat wodoru molekularnego i takich urządzeń, które można sobie bardzo tanio zakupić. Będzie mowa jeszcze o paru innych kwestiach bardzo pięknych. Zachęcam Was na przybycie. Spotkajmy się, spójrzmy sobie w oczy, złapmy się za ręce, przytulmy się, wymieńmy się naszą informacją w energii i wracajmy do domu bogatsi o kolejne pozytywne doświadczenie. Ściskam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem na Enklawie Światła 30 i 31 lipca tego roku w Bergheimie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.